Jeremy Renner ujawniono szczegóły z pogotowia. Drastyczne opisy. Wypadek Jeremy'ego Rennera ujawniono drastyczne szczegóły z pogotowia w niedzielę. 1 stycznia 2023 roku Jeremy Renner został przewieziony do szpitala po tym, jak uległ ciężkiemu wypadkowi. Aktor został przejechany przez pług śnieżny ważący 6 ton. Ameryka obecnie boryka się z ogromną falą mrozów i śnieżyc. Potężna maszyna jechała bez kierowcy, a aktor próbował odzyskać panowanie nad pojazdem. Niestety skok do kabiny kierowcy nie był udany, przez co Renner doznał tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych. Amerykański tabloid TMZ dotarł do nagrania z numeru alarmowego 911, na który zadzwonił aktor po wypadku. Uwaga, opisy tragedii mogą być drastyczne dla niektórych czytelników. Jeremy Renner po wypadku był przytomny i rozmawiał z ratownikami z numeru alarmowego 911. Według tabloidu TMZ, który dotarł do bezpośrednich nagrań, aktor jęczał z bólu. Nic dziwnego, skoro maszyna do odśnieżania o wadze 6 ton zmiażdżyła mu górną część tułowia. Aktor miał ogromne trudności z oddychaniem ze względu na zapadnięcie się klatki piersiowej. Jeremy Renner też obficie krwawił. Jak podaje CNN, po wypadku pierwszej pomocy udzielili mu sąsiedzi, którzy przynieśli ręczniki i czekali na przyjazd ratowników. Jeremy miał szczęście, ponieważ jeden z sąsiadów był lekarzem. Dzięki opasce uciskowej aktor wytrzymał transport helikopterem do szpitala. 51-latek jak do tej pory przeszedł dwie operacje. W krótkim poście na Instagramie, aktor dodał selfie odzwierciedlające stan jego twarzy. Jeremy Renner napisał: dziękuję wszystkim za miłe słowa. Jestem teraz zbyt zmęczony, żeby pisać, ale wysyłam miłość do was wszystkich. Rodzina Rennera wydała również oświadczenie, w którym dziękują ratownikom i personelowi szpitala za opiekę. Rodzina Jeremy'ego chciałaby wyrazić swoją wdzięczność niesamowitym lekarzom i pielęgniarkom, którzy się nim opiekowali, Truckem Adolfsfirentrescue, szeryfowi hrabstwa Waschoe, burmistrz Renu Hillareshiewe oraz rodzinom Carano i Murdock. Są również ogromnie przytłoczeni i wdzięczni za wylew miłości i wsparcia ze strony jego fanów, czytamy w oświadczeniu rzecznika rodziny. Aktor ma 51 lat i jest najbardziej znany z wystąpień w takich filmach jak Avengers, Kapitan Ameryka, Thor, od twórcy roli Hawkeye'a w Marvel Cinematic Universe. Gra obecnie w serialu Paramount Plus The Mayor of Kingston i szykuje się do nowych filmów akcji z serii Mission Impossible i Bourne. Jeremy Renner prowadzi konto na Instagramie Jeremy Renner. Pomponik życzy szybkiego powrotu do zdrowia.